dzisiaj nie tak wyobrażaliśmy sobie to spotkanie. Kibice dzisiaj przybyli na trybuny i obejrzeli niestety naszą porażkę. Jak to było widać za ban reklamy, bo podobno lepiej widać spoza boiska niż z boiska. Ciężko zrozumieć, czemu tak naprawdę gramy w tym momencie dobrze i co. I w tym momencie, tak, w pierwszym secie gramy super, to znaczy, że mamy formę, a tak naprawdę po ostatnim secie można powiedzieć, że jesteśmy bez formy, bo przegraliśmy 3-1. I ciężko jest tu wysnuć jakiekolwiek wnioski, bo jakbym wiedziała, co jest nie tak, to pewnie bym przekazała dziewczynom. Powiedziałabym im, co trzeba zrobić, żeby było lepiej. I sama bym to też zaczęła robić. Ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał. Myślę, że też dużo naszych bezpośrednich błędów przyczyniło do tego, że Łódź ten mecz dzisiaj wygrała. Ciężka sytuacja. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko ogarniemy i będzie lepiej. Aczkolwiek myślę, że w tym momencie najgorszy chyba jest, że tak powiem, problem mentalny w naszym zespole i na tym chyba musimy się skupić. A jest gdzie upatrywać pozytywów? Gdzie szukać pozytywów? No ciężko jest szukać pozytywy po takim meczu i po wcześniejszych meczach, gdzie no ta gra nam się nie układa. No, każda, że tak powiem, w niewłaściwym momencie robi za dużo błędów. Każda z nas po kolei, tutaj nie ma co wyliczać jedna czy dwie. Nie wiem, z czego to wynika. Trochę to tak wygląda, jakbyśmy nam brakowało wiary w siebie. Tego, nie czujemy tego, że tak naprawdę jesteśmy dobrymi zawodniczkami, że umiemy grać. Ja mam takie wrażenie, że musimy popracować na tej sferze, bo można to tłumaczyć. Oczywiście mamy kontuzję, nie powiem, na pewno to nie pomaga. Eksperymentalne szóstki, tak naprawdę co tydzień trener wybiera szóstkę, nie dlatego, że ktoś nie ma takiego komfortu, żeby wybrać tego, kto się dobrze prezentuje, tylko kto jest zdrowy. No i to wszystko się tak naprawdę składa na tą całą całość, że nie do końca to dobrze wygląda. Teraz miałem się trochę oddechu od Ligi Mistrzeń, ale już teraz wraca w przyszłym tygodniu. Kontuzje na pewno Wam nie pomagają, a obraz Waszej gry na tle teoretycznie słabszych zespołów też nie napawa optymizmem. Jak się będziecie mobilizować, żeby w Lidze Mistrzeń powalczyć? Ja myślę, że się musimy po prostu wszyscy spotkać, porozmawiać, może nawet i piwo wypić razem. Może ktoś mądrego coś wymyśli, bo tak na razie to nie wygląda dobrze. Możemy sobie to tłumaczyć, dużo rzeczy możemy sobie tłumaczyć. Kontuzje, źle się czujemy, my jesteśmy w złym momencie. Możemy to tłumaczyć brakiem formy, aczkolwiek ciężko jest wytłumaczyć, gdzie jeden mecz gramy super, za chwilę przychodzi taki mecz, że po trzech dniach, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ręce włożyć i nic nam nie idzie. Dlatego twierdzę, że jest to tylko i wyłącznie głowa. Do tego dochodzi oczywiście zmęczenie fizyczne, bo jeżeli ktoś psychicznie się źle czuje, to oczywiście ciężko o samopoczucie fizyczne. Teraz ciężki mecz, tak jak pani powiedziała, idziemy do Zurichu. No na pewno nie umieszczając Łodzi, bo która zagrała bardzo fajne spotkanie dzisiaj. Na pewno jest to też bardzo dobry przeciwnik, gra w Lidze Mistrzów. Na pewno będzie to wysoka półka. My ze swoimi problemami musimy po prostu zacząć troszkę lepiej grać, uwierzyć w siebie i myślę, że będzie dobrze. A czy możemy się spodziewać, że wystąpi pani w tym spotkaniu z Valero? Czy wystąpię, tego nie wiem. Na pewno jutro postaram się, że tak powiem, cośkolwiek zrobić. Wznawiam jakiekolwiek treningi, zaczynam się ruszać. Zobaczymy, jak będę reagować na jakiekolwiek, że tak powiem, ćwiczenia. Jeśli to nie będzie, że tak powiem, złe, nie będzie mi to źle na mnie to wpływać, to rozpocznę treningi pewnie siatkarskie już od poniedziałku. A czy wystąpię w czwartek? Ciężko powiedzieć, no teraz praktycznie 7 dni nic nie robiłam, zresztą wcześniej też te mecze grałam, że tak powiem, same mecze. Mało tych treningów miałam, cały czas miałam pauzę w treningu, tylko same mecze grałam. I na pewno ta moja forma też strasznie, że tak powiem, rozbita. Jedyne, co mogę obiecać, no zrobię wszystko, żeby zespołowi pomóc, bo jesteśmy w ciężkiej sytuacji i każda dziewczyna się liczy i postaram się być na tym meczu. A czy w ogóle zagram, to tak naprawdę okaże się dopiero w czwartek. Dziękuję bardzo. Dzięki.